Spotkania w białych strojach, tradycyjnie drużyna Chicago Bulls, w czarnych zespół San Antonio Spurs. Przypomnijmy, mecz odbywa się w Chicago i pierwsze punkty Terry Cummingsa. Bykom idzie zdecydowanie łatwiej. Powrócił, jak mówiłeś, Michael Jordan. Ciekawa rzecz, on zaraz po urodzeniu miał kręcy Will Perdue. To Cartwright, chociaż jak mówiłeś, wyszedł w pierwszej piątce, ale właściwie tylko po to, aby rozpocząć. Chociaż teraz nie było łatwo. No i właśnie, przechwyt drużyny Chicago. Pippen. To ta dwójka. Pięknie. Ale dwójka Pippen. Jordan potrafi nam zafundować właśnie taką. Proszę zwrócić uwagę, jak oni to sobie spokojnie rozegrali. Zrezygnował. Dwójkowa akcja ze wspomaganiem w obronie. No Paxson teraz już ani nie rzucał, ani nie próbował wchodzić. Jordan. Zatrzymanie. No po raz drugi nie trafia z rzędu. Scott Pippen. Paxson. O, jest bójka z Picklanda ze Scotty Pippenem. O, rzadko nam się to zdarza oglądać. Scotty Pippen dał się, mówiłem o nim, że wówczas nie zareagował na zaczepkę, a tym razem wyraźnie chciał wymierzyć własną odpowiedzialność Stricklandowi. Ale Strickland został z boku. Częściej na lodowiskach NHL oglądamy takie sytuacje. Chyba w meczach, które Państwu pokazywaliśmy, jeszcze takiej bójki nie było. Być może będzie powtórka. Scottie Pippen mocno się zdenerwował zachowaniem Stricklanda. No, on się staje zbyt uznaną gwiazdą w NBA. Wybrany do meczów wschód-zachód. Już nie jako ten sobowtór, dubler, cień Michaela Jordana, ale niewątpliwie jako pierwszoplanowy gracz, chociaż jeszcze w piątce jakby nie został powołany. No i zobaczmy, tu nastąpiło przepychanie, niewątpliwie mieli sobie coś do powiedzenia. No i to trudno powiedzieć, czy nawet Pippen nie był bardziej agresywny. Chyba tak. Strickland wprawdzie w sposób niedozwolony pilnował Pippena. Najbardziej pokrzywdzeni sędziowie, zdaje się, byli w tym. I widzowie w pierwszych rzędach. To są najdroższe miejsca, więc trzeba płacić za to. Ale za to można widzieć to wtedy rzeczywiście z bliska. Ale z determinacją sędzia wkroczył. Pippen zamierzał dość ostro wymierzyć sprawiedliwość. Grant, King. Paul Stricklanda, obaj otrzymali przewinienia techniczne. No i jak w dogodnej sytuacji nie trafili. Nie ma przede wszystkim Robinsona, co jest zauważalne i w obronie, i w ataku. Jeszcze raz zobaczymy i zaliczone dwa punkty dla fruwającego Michaela. Takie o piłkę, jego przechwyt do Jordana. O, wydawało się, że był faul ofensywny. Trochę tratują Andersona, Willie Anderson bezradny zupełnie. Również olimpijczyk z Seulu. Była to świetna drużyna, mimo to nie wygrali. Może za wiele indywidualności. Ach. Jordan. Piękne podanie Michaela Jordana. Will Perdue. Cudowne to podanie, popatrzmy. Tylko język pokazał Willowi Perdue i wszystko było jasne. Jednym ruchem kozła zmienia i to uciekł Strickland, nie chciał ryzykować zderzenia z fruwającym Michaelem. 102-94 i ostatnie sekundy meczu. Cummings. No, złamane żebro w tym sezonie trochę mu pokrzyżowało plany. Spokojnie przytrzymać piłkę. No już wiadomo, że jest po meczu. Koniec. 102-96. Zwycięstwo drużyny Chicago Bulls, pomyślę, dobrym, zaciętym, stojącym na wysokim poziomie, obfitującym w wiele ciekawych akcji mecz. W rewanżu w San Antonio przed paroma dniami zwycięstwo San Antonio. Szósta porażka dopiero Byków w tym sezonie, czy aż szósta. W każdym razie rewanż się udał, ale tu Chicago Stadium 102-96, zwycięstwo mistrzów NBA. To tyle, ja się z Państwem... Witamy na kolejnym...